Witam was serdecznie, moi drodzy, Benek z tej strony i This War of Mine. Trzeci dzień zmagań. Ta noc była spokojna. Poszukując zapasów, Pawle znalazł parę ciekawych rzeczy. No i tu nam się udało elektroniki troszkę zebrać. Tutaj są te jakieś tam drobne pierdoły, typu sprężynki, śrubki. No, jakieś tam leki, zębatki. Co my tu mamy? Tu mamy gruzowisko. Pawlo, on mógłby się położyć spać. Gdzie ja mam to? Gdzie ja mam łóżko? Co to jest? A tutaj śpi teraz Katia. No dobra, ale to Katia mogłaby wstać. A Pablo się położy w tym momencie. Tutaj będzie. Co? Bo on czuwa. Jest 7 rano. Trzeba byłoby zrobić jeszcze jedno łóżko. Katia, bierz się do roboty. No tak, poświęcę te deski. No trudno, nie? Trudno. Ale niech będą dwa łóżka, bo to... Różnie bywa. Niektóry się jeszcze zachoruje. Coś w ten deseń i będzie kłopot. Tu mamy bandaż, tu mamy leki. To jest świetna karta przetargowa, jeśli chodzi o handel. Co by można było zrobić? Ja muszę podejść do tych poszczególnych tutaj maszyn i zobaczyć, cóż bym mógł zrobić jeszcze. Tutaj będzie łóżko za chwilkę gotowe. Ok. A ona tu podejdzie i zobaczy. No właśnie, to jest chyba też upgrade. Zaawansowany warsztat. Urządzenie elektryczne, lampy grzewcze, do obrzutka, miksery, do zielarni. Aha. No jak widać, sporo nam brakuje. Jest kwestia właśnie tego biegania, ganiania, ale również właśnie handlu. Gdyby tylko zjawił się handlarz. Tam mamy chyba kilka ciekawych... A, czekajcie, co możemy jeszcze tutaj wytworzyć? O rany, zobaczcie, cokolwiek chcielibyśmy zrobić, to wszędzie istotne są deski, wszędzie. Przy każdej możliwej do zbudowania ikonce, dobra. Ja bym chciał zrobić na przykład broń. To może tam. Ciekawy jestem, co jest tutaj. Czy mamy w ogóle wytrych? Nie pamiętam, ale... Spróbuj to otworzyć, Bruno. Aha, i ona mogłaby zrobić na przykład łopatę. Też desek potrzeba, kurde. No nic, ale jeśli... Dobra, poczekajmy. Co tu ciekawego będzie? O, lekarstwa wysokiej jakości. Tych ziół też mamy, one potrafią być naprawdę drogie. O, i trzy książki. Niech Katia coś zje. O, dlaczego on wstał? Dobra, jest głodny, też niech zje. Musielibyśmy zdobyć jakieś warzywa. Po to, żeby móc ugotować ten lepszy posiłek. Zniknęła jej ta... Ale bieg do tego jedzenia. Okej. Okay. No ale mnie kusi, żeby... No ja wiem, że te tabletki są drogie. Ona jest lekko chora, ja nie wiem czy... Ona odpoczywa oczywiście na tym łóżku. I chyba też... Jeśli się nie mylę, to zdrowieje. No popatrzcie, ten jest w pełni... Zdrowiutki. Nie ma co robić tutaj w domu. Chyba trzeba będzie
na koniec dnia się rzucić. Chociaż, czy wtedy rezygnujemy z jakichś tam potencjalnych losowych zdarzeń, które mogłyby mieć miejsce? Tego nie wiem. Koniec dnia. No i właśnie, z racji tego, że szybko się udało zakończyć ten dzień, to pójdziemy sobie ponownie do tego strzelonego domku, dlatego że chciałbym wziąć całą resztę on będzie czuwał. A tutaj kolega Pawle, jak zwykle szybko biegający, w razie jakiejkolwiek ucieczki miałby szansę. Dobra. Ostrzelony domek. A, bo tu jest jeszcze bardzo dużo zbroi. No pewnie, ja byłem na to przygotowany, że to tak się skończy, że będę chciał. Chociaż czekajcie, zachować ostrożność. Tu niebezpieczeństwo. Nie, na razie nie, nie mam żadnej broni. Ja tu jest tej broni bardzo dużo. Muszę wykorzystać ten moment, w którym jest szansa tam jeszcze iść. Nie wiem, czy. Bo z tego co kojarzę, to chyba jest tak, że gdzieś tam są jakieś działania wojenne w pewnych miejscach i one nie pozwalają nam chodzić. Nie zawsze będziemy mieli możliwość dotrzeć w miejsce, w które byśmy chcieli. A czekajcie, tam chyba. Czekajcie. Dobra. Czyli ja tu wszystko wcześniej już wziąłem. Tutaj coś zostało, tamten sławetny szczur. Aha, dobra, jest ten miś. On w bazie nie będzie miał. Nie będzie nam robił różnicy, czy będzie, czy nie będzie. Nie wiem też, ile jest wart. No i może też być taka sytuacja, że nam się przyda po prostu. Może jakieś dziecko będzie w potrzebie. Nie no, nie mówcie mi, że tu jest jeszcze tyle tych rzeczy. O, rany, Julek. Na górze też. Ja będę musiał rezygnować z tego drewna. Popatrzcie. Będzie tak. No, ten cukier tak najbardziej musiał zabrać cały. Ja wiem, że nam drewno jest potrzebne. Ale ja liczę na to, że naprawdę przyjdzie handlarz. Zepsuta zabawka. Ta zabawka najlepsze dni ma już za sobą. Teraz jest zepsuta. Ale poprzedni właściciel musiał mieć z niej wiele frajdy. Czy to jest coś wartościowe? O to chodzi. No każde dwie deski to byłoby coś. Gdybyśmy mieli przynieść do bazy na przykład, tylko zobaczcie, jak strasznie dużo zajmuje drewno, jeśli chodzi o same deski. Noszenie to jest moim zdaniem noc przebimbana. Dwie deski mieszczą się w jednym slocie, to wypacza. No zobaczcie, z ilu ja muszę jeszcze z rzeczy zrezygnować, ja będę musiał tu przyjść jeszcze raz. No, są jeszcze zębatki i części broni, i to, i diament, o rany. Dobra, to odpada, to odpada. To odpada i to odpada. Poszczególne rzeczy tutaj będą cenniejsze, droższe po prostu. Ja i mógłbym liczyć na to, że przyjdzie. No, ten handlarz, kurczę. On jest naprawdę nam potrzebny i to bardzo, dlatego że od niego moglibyśmy tanio kupić komponenty. Wiele komponentów, chociaż na budowę czegokolwiek. No bo teraz mam naprawdę ogromny dylemat, bo nie wiem, czy nie pozabierać tych drobiazgów. No ale tak czy inaczej, wezmę drobiazgi, to drewno mi będzie potrzebne, więc nic mi to kompletnie nie da. Dwa razy drewno, cztery drewna. Kurde, no masakra, trzeba wychodzić stąd, no tak wcześnie. Dobra, dni będą mijały.
Nie no, szkoda mi. Szkoda, szkoda mi. Handlarz musi w końcu przyjść. To nie, musi, no musi przyjść. Wywalam te drewno, to drewno. Ja w domu jeszcze jakiś mam. Co tam było jeszcze? Mięso? Mięso może być. Mięso może być. O, proszę, kawa. Tytoń domowej roboty. Dobra, biorę kawę. Nie widzę tego. Nawet jak przyjdę jeszcze raz, to... Masakra. Dobra, lecę do wyjścia. Co się udało wziąć, to się wzięło. Mam nadzieję, że nic się nie stało. Tutaj, w tej bazie naszej. Dzień czwarty. I co? Zaatakowano nas. Ktoś próbował nas okraść. Nie sprawiali wrażenia zdeterminowanych, więc nie wyrządzili zbyt dużych strat. Szkoda, że nie mieliśmy żadnej broni. Bruno jest ranny, ale napastnicy nic nie ukradli. Musimy wzmocnić warty. Kurczę, Bruno jest ranny. Bio. Świeci się Bio i coś takiego ma do powiedzenia Pawle. Bruno, chciałbym mu jakoś pomóc. Jest wygłodzony. Tak, bo Bruno ma dzisiaj jeść. A on już jest bardzo głodny. Świetnie. O kurczę, ktoś czeka pod drzwiami. Otwórz, mam rzeczy na wymianę. No i właśnie o to mi chodziło. Pawle, zmęczony jesteś. Gdzie jest Katia? Dlaczego się nie pojawiło? Co jest z tym? Dlaczego jedzenia nie ma? No, Katia, pędzisz. Katia, co ma do powiedzenia? Dzień czwarty, musimy zapewnić wszystkim odpowiednią ilość jedzenia. Tkwię w tym wszystkim dłużej niż wszyscy moi bliscy i znajomi. Poznałam wielu sławnych ludzi. Czytelnicy cenili moje wywiady za humor i przenikliwość. Lecz teraz, gdy próbuję spisać swoje doświadczenia, trafiam na ścianę. Chciałabym odnaleźć swoich bliskich, a nie pisać o nich. Żałuję, że nie widywałam się z nimi częściej. No, przychodzą pierwsze przemyślenia. Czy komuś zostało jakieś jedzenie? Muszę coś zjeść. No, chciałbym, żebyś coś zjadł, chłopie. Nadal bardzo głodny jest, no. Czy on zrobi posiłek? Nie rozumiem tego. Dobra, tu jest ten cholerny handlarz, zapomniałem o nim. Hej, how nice! Czekajcie, trochę przegiąłem. No, możemy tak rozmawiać, nie? O, tak. I tak. Dzień dobry, co macie do zaoferowania, drogi panie? O tym mówiłem. Czy jeśli ja to wezmę wszystko, to ile będę musiał za to dać? Mam dwa diamenty. Nic z tego, musisz się bardziej postarać. No, chyba szalony jest. Zatem też deski bym kupił. Wszystkie. Że bardzo hojnie z twojej strony. A co byś ty mi dał jeszcze w zamian? Popatrzcie, od za diament. No ja wiem, że opatrunki są ważne, ale my jeszcze je chyba zdobędziemy. A oddaj drugi diament.
A ja ci dam. Cztery plus dwa, tak? Masz warzywa? Nie masz warzyw. Uj. Dobra, dajemy ci sześć tych, dajemy ci bandaż, a ty nam dajesz deski i oddajesz dwa diamenty. I teraz jeszcze jeden deal. I kupiłbym od ciebie dwie konserwy. Dwa diamenty. Nic z tego, musisz się bardziej postarać. To co, jeszcze to? Jedno! Dwie konserwy mamy? Kurde. A jakbym tak diament dał leki jedne? Aha. Jeszcze jeden. O. Trzy i takie tablety i on nam daje dwie konserwy. Dobra, zgoda. Mam jeszcze coś, popatrz, co masz jeszcze? Już nas nic więcej nie interesuje, panie kolego. Chyba, że moglibyśmy oddać ci diamenty na przykład za... To te trzy spluwy? O, bardzo fajnie z swojej strony, czyli jeszcze da się namówić na coś więcej. O, jeszcze się zgodził. I może jeszcze woda. Oj, nie. Dobra, jeden diament, siedem tych i trzy pistolety. To jest coś. Dobra. A teraz jeszcze mi diament od ciebie odkupił z powrotem, ale za co? Co byś mógł tutaj chcieć, jakiegoś bubla chcieć? Nie. Dobra, myślę, że dobiliśmy fajnego targu. Ja tobie dziękuję, panocku. Do zobaczyska. Mamy puszki. Nadal bardzo głodny. Zjedz, chłopie, puszkę. Głodny. Ten głodny i zmęczony. Niech śpi. Głodna. Musi zjeść. Kurczę, chyba 2 dni może być postać tutaj głodna. I w trzeci dzień wtedy wpada bardzo głodna, zdaje się. Stąd Bruno, czwarty dzień mamy i Bruno mógł wczoraj zjeść. A tak to wskoczył mu status bardzo głodny. No teraz. Jedna deska. Nie no, naprawdę. Miałem niechcący na opał, przerobiłem chyba, a nie, chociaż nie wiem, czy to była deska. Gdzie są moje papierosy? Gdzie jest napisane, że ty jesteś palacz? Głodny, lekko ranny, zmęczony. Źle się czuję. Mam nadzieję, że to nic poważnego. To po prostu chyba taka wstawka jest od tej Kati. No jest lekko chora. Może się nawet położyć, no. Pawle jest głodny. Niech on zje. Albo nie, bo on wczoraj jadł. A tutaj... Czy jesteśmy w stanie to ulepszyć? Albo coś wybudować? Ulepszenie też nam potrzeba. Jedną deskę jeszcze. Holender. Ale moglibyśmy te części... Popatrzcie, przez na 10 i 2. O kurde, znowu całe drewno pójdzie. Ale ja chcę to zrobić. Ja chcę to zrobić. Im szybciej zrobimy tego typu rzeczy, to będziemy bardziej bezpieczni. On po prostu w tym momencie zabuduje miejsca, w których może wejść potencjalny szabrownik nam tutaj. I przypuszczam, że takie. Nie wiem, nie pamiętam, jeśli dobrze pamiętam, kojarzę. Bo miejscówki startowe też są różne. Nam akurat taki dom wylosowało. No ale chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo, więc straciliśmy deski tego dnia, następnej nocy i tak wracamy do domku chyba tego
który znamy. No, nie widzę innej możliwości, jak tylko tak, bo to trzeba jednak pozbierać całą resztę tych tam dostępnych rzeczy. Bezdomni zajęli ten budynek na długo przed wybuchem wojny. Od zawsze borykali się z brakiem żywności. Możliwe więc, że zmarzli z głodu przy ostatnich brakach. Raczej nie będą niebezpieczni, a być może w budynku znajdziemy jakieś użyteczne przedmioty. Bardzo dużo materiałów, co wskazuje na to, że oczywiście drobiazgi i drewno. Niewiele broni i dużo części. Szukaj zapasów, Katia. Nie, szukaj zapasów. Ty, Katia, do łóżka. I ty też do łóżka. Nie. Czuwaj, Katia, niech czuwa. Kurde. No niestety. Chyba będzie musiała wziąć 81% przedmiotów. Zabraliśmy mimo wszystko. Niezbyt pojemny plecak. Tamten ma chyba... Tamten ma 15 slotów, ten gościu. Tylko nie wiem, jak ma na imię. Dobra, nie czekając długo... Lecę i zbieram. I tak, czwarty misiu wskoczy? Wskoczy. 2, 4, 6, 8, 10 drewna. Dostaję 2, 4. Takie rzeczy są do kupienia, jak przyjdzie handlarz, to tego już nie muszę koniecznie brać. Ale tutaj nam chyba jeszcze zostały fajne rzeczy, dokładnie. Tytoń domowej roboty do skręcanych papierosów. Nie tak dobry jak prawdziwy tytoń, ale możemy sami go hodować. I tu jest nawóz, i tu są zioła. Te zioła są naprawdę cenne. Nie wiem, jak to się ma do skręta. Z suszonych ziół zrobiony. Może droższy niż same zioła. Kto wie. No dobra. Więc zostawię tak. Wezmę zioła. Tytoń domowej roboty i nawóz zostawię, niestety. No, czyli niedużo zostało i może kiedyś jeszcze się tu wróci. A na ten moment... Znikamy stąd. Szkoda, bo jest 22. Dzień piąty. Ta noc była spokojna. 20 drobiazgów, 8 desek, 4 niedźwiadki. Nie wiem, ale może się przydadzą. Głodny. O matko. Głodna. Wczoraj jedli. Dzisiaj nie będą. Jutro będą bardzo głodni. Nie wiem, no mam nadzieję, że nie. No. Ten chyba musiałby dzisiaj zjeść. Nie mamy jedzenia. My nie mamy jedzenia. Jesteś zmęczona. Połóż się. Połóż się. Ty też jesteś zmęczony, prawda? Też się połóż. Niech troszeczkę tej bruno pohasa teraz. No cały czas jest... lekko chora. Dochodzi do siebie. Zobaczcie, on był ranny. Fajnie, udało się. Jest z nim okej. Okay. No i on teraz przez dwa kolejne dni nie będzie jadł. Siódmego dnia, ósmego dnia będzie miał zjeść chyba. Chyba tak. Muszę pamiętać o tym. Ósmego dnia będzie karmiony. Jeśli bym jej kazał zjeść... Ale może być tak, że jeszcze jutro będzie miała status głodna. Ktoś czeka pod drzwiami. Kto to jest? Pomocy! Czy nie wyglądają jak bandziory? Otwórz drzwi, proszę. To są dzieci. Nasza mamusia jest chora. Proszę nam pomóc. Proszę, miej serce.
Mieszkamy kilka bloków stąd. Nasza mama jest bardzo chora. Potrzebuje leków. Czy możesz się z nami podzielić? Ona umrze, jeśli nikt jej nie pomoże. Tata poszedł walczyć, więc została nam tylko ona. Proszę, pomóż nam ją uratować. Potrzebują tych drogocennych lekarstw. Nie no, oczywiście. Dziękujemy, szybko dajmy leki mamie. Patrzcie, ale czat. Fajnie, fajnie zrobione. Taki 3D i zrobiony w taką platformówkę w 2D. Okej, okay. O, zadowolony status. Co? Skoczyło Pawle. Nie mogliśmy zostawić tych biednych dzieci na pastwę losu. To byłoby bezduszne. No, każdy ma coś do pomyślenia. Leki to towar na wagę złota, ale postąpiliśmy słusznie. Te dzieci są niezwykle dzielne. Ryzykują życiem, próbując ratować matkę. Zadowolona. Co ja chciałem ulepszyć? Ja chyba to chciałem ulepszyć, bo nie będę miał chyba na tyle drewna w dalszym ciągu. 3 drewna jeszcze. Jest wyzwanie, ale to albo handlarz przyjdzie. Miejmy nadzieję, albo na następnej nocnej wyprawie w inne miejsce już. Coś tam się weźmie, ale kurde. Dobra, niech Bruno zobaczy, co tutaj jest do zbudowania. O! Moglibyśmy kolejne części poświęcić na to. I znowu braknie nam desek. Ale to jest istotne. To jest istotne. Naprawdę. Bo tu moglibyśmy też zrobić aparat mimbrowniczy. Czternaście tych drobiazgów i 6 desek. Tutaj nie potrzebujemy tych części. Także to zbudujemy sobie. Tak czy inaczej. No i już ma zajęcie, nie? Tutaj, proszę bardzo. Bardzo dobrze. Ten się koniecznie musi wyspać, bo on czeka go ciężka noc. No by nie byli bardzo głodni. Gdzie by można było znaleźć jedzenie? Trzeba zobaczyć, gdzie tam jest jedzenie opisane jako bardzo dużo. Nie jest okej. Okay. Nie, stój. Tutaj właśnie deski. Aha. No tam chyba było można dostać te części z tego, co pamiętam. Z tej mapy. No i co? Nadchodzi noc. A my kończymy. Moi drodzy, a my kończymy i widzimy się w następnym odcinku, który rozpocznie się od nocy. Trzymajcie się.